Dzień dobry. Proszę Państwa, witam na konferencji prasowej Konfederacji. To jest kura. Czy Państwo wiedzą, co my robimy tą kurą? My otwieramy oczy niedowiarkom. Zamieniamy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w zakład drobiu. Dlaczego? Mówiąc całkiem poważnie, PiS do ustawy o rejestracji zwierząt dorzucił przepis, który stanowi, że do 6 kwietnia każdy jeden Polak, który posiada jedną kurę lub jedną gęś lub jedną kaczkę, musi zgłosić, że posiada zakład drobiu, że jest właścicielem zakładu drobiu. To jest ten absurd, który został zaszyty do dobrej ustawy o rejestracji zwierząt. Dobrej, ponieważ wszystkie siły polityczne poparły tę ustawę, dlatego że w tej ustawie są rzeczy słuszne. Jest ograniczenie papierkowej biurokracji, jest likwidacja paszportów dla bydła, więc było naturalne, że wszyscy w Sejmie poparli tę ustawę. Natomiast jednym ze skutków tej ustawy, w której zaszyto właśnie rejestrację drobiu, jest fakt, że każdy właściciel jednej kury, jednej kaczki czy jednej gęsi musi być zarejestrowany jako właściciel zakładu drobiu i to jest absurd. Szanowni Państwo, myśmy kurę nazwali Henią, ponieważ na cześć oczywiście wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Kurę Henię teraz oddam koledze, asystentowi, żeby już jej tutaj nie stresować przed kamerami. Ale tak, stoimy wobec absurdu. Gdybyśmy tę kurę zostawili tutaj w Sejmie, gdybyśmy ją zanieśli do marszałek Sejmu, do gabinetu, gdyby ona tam miała sobie dalej żyć, znosić jajka lub w innym celu być hodowana, to proszę Państwa, musiałby Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zostać zarejestrowany jako zakład drobiu. Mówiąc całkiem poważnie, to dotyczy prawdopodobnie milionów gospodarstw w Polsce, dlatego że mnóstwo Polaków na wsi trzyma kilkadziesiąt kurek na własne potrzeby. Wszyscy oni w związku z obecnie obowiązującym prawem będą musieli rejestrować się jako właściciele zakładu drobiu. Konfederacja chce skończyć z tym absurdem, odwrócić ten negatywny skutek w sumie ustawy, która miała większość sensownych zapisów, a jak to chcemy zrobić, zaprezentuje kolega poseł Michał Urbaniak z Komisji Rolnictwa. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ten projekt, który przygotowaliśmy, zakłada, że posiadacze niewielkiej ilości kur, czy gęsi, czy właśnie innego rodzaju drobiu nie będą musieli się rejestrować. Ten projekt, co jest tutaj istotne, jest zgodny też z wymaganiami Unii Europejskiej. To jest kwestia tego, że Unia daje taką możliwość w swoich rozporządzeniach, ale nasi rządzący dzisiaj, czyli właśnie PiS i Solidarna Polska, niestety, ale byli bardziej gorliwi od unijnych biurokratów i przygotowali ustawę, która jest bardziej restrykcyjna, mimo że można zrobić to inaczej. Widzimy tutaj, że PiS tak no trochę chyba z premedytacją w takim razie narzuca te biurokratyczne wymagania zwykłym Polakom, bo trzeba pamiętać, że jedna, dwie, trzy, 30 nawet kur w przydomowym ogrodzie, to nie jest dalej jakaś wielka produkcja, to nie jest jakaś wielka hodowla drobiu. Tu nie mówimy przecież o jakiejś wielkiej skali. I chcemy też wezwać wszystkich posłów, niezależnie z tego, z jakiej dzisiaj są opcji politycznej, do tego, żeby podpisać się pod naszą ustawą, by zgłosić ją do pani marszałek Sejmu, by ten projekt mógł być procedowany. A co w związku z tym? W związku z tym będziemy mogli ulżyć Polakom, zwłaszcza na wsiach. Będziemy mogli ulżyć też tym, którzy hodują te kury po to, żeby przeżyć. Powiedzmy sobie to wprost. No, my mamy wrażenie, że taki zapis to jest taka kolejny gwóźdź do trumny, że PiS być może nienawidzi po prostu rolników. Pamiętamy piątkę dla zwierząt, ustawę, która miała zdemolować polskie rolnictwo, która na szczęście została zatrzymana w procesie legislacyjnym, też dzięki wielkim protestom, które odbywały się pod Sejmem, wielkim protestom społecznym, ponieważ niszczyłaby
podstawy i fundamenty polskiego rolnictwa. Ta ustawa, którą tutaj prezentujemy, ma naprawić właśnie kolejną wadliwą legislację stworzoną przez ten rząd. Trzeba pamiętać, że Polakom należy po prostu zdejmować biurokratyczne obowiązki, likwidować biurokratyczne obowiązki, zamiast dokładać kolejnych. To powinna być zasada dobrej legislacji, tak jak i to, że należy po prostu zwiększyć swobodę produkcji rolnej. Hasło Konfederacji: odsunąć urzędnika od rolnika. I ta ustawa, którą dzisiaj prezentujemy, likwidująca ten absurdalny przepis konieczności rejestracji zakładu drobiu w przypadku posiadania jednej kury, właśnie do tego zmierza. Apelujemy, żeby przeprocedować to jak najszybciej przez Sejm, żeby po prostu właściciele kilku kurek na wsi nie musieli rejestrować zakładów drobiu. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękujemy bardzo.